Cześć! Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym updatecie z rynku kryptowalut poniedziałek, 24 czerwca. W dniu dzisiejszym podsumujemy sobie ostatni tydzień. Porozmawiamy o tym, co się działo i co się wydarzyło w kontekście altcoinów. Porozmawiamy też o tym, gdzie jest Bitcoin i czego możemy się w krótkim terminie tutaj spodziewać. Także jak zawsze mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny, pomocny. I będzie news za sobą jakąś wartość. Oczywiście zanim przejdziemy do samego odcinka, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje. A samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Kolejny dyb na altcoinach. Po odreagowaniu weekendowym niektóre altcoiny przeszły przez całkiem ciekawe odreagowanie z perspektywy mikro. Widzimy, że rynek koryguje. Yy, wynika to oczywiście z tego, gdzie wciąż jest na sztywno ustawiona dominacja Bitcoina, ale również z tego, gdzie jest Bitcoin. Wszystko po kolei. Dla tych, co oczywiście mają tutaj mentalne problemy, bardzo fajny meme Don't Cry, baby, It is just a dip. I realnie patrząc, rozmawialiśmy o tym na przestrzeni ostatnich, ostatnich odcinków. Jeżeli macie wiarę w Hossę, jeżeli macie wiarę w Coin Season, nie ma co płakać. A jeżeli tego potrzebujecie, możecie przytulić się do swojej partnerki bądź też partnera, zależy co preferujecie i grzecznie, i grzecznie siedzieć i obserwować, tak? Altcoiny są w pozycjach w jaki są. Większość jeszcze napędza ostatni ruch korektywny, przynajmniej tak wszystko na to wygląda z perspektywy makro. Część jest w momencie formowania lokalnego i prawdopodobnie makro dna. Oczywiście altcoinów jest trylion gazillion w ostatnich Estimate jest taki, że w ostatnich trzech miesiącach powstało 2,2 miliona kryptowalut. Oczywiście są to w większości w 99% 9, pewnie śmietnik, o którym nigdy w życiu nie usłyszycie, ale to też wam pokazuje skalę tego, co się dzieje, tak? I jak szybko ta przestrzeń się porusza. Yy, oczywiście korekta na altcoinach wynika, tak jak powiedziałem, ze sztywnego układu jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, widzimy, że jesteśmy w tym układzie konsolidacyjnym, który oczywiście może zakończyć się tutaj akumulacją bądź też dystrybucją. Widzimy, że wciąż respektujemy tą linię trendu tutaj, którą widzimy na niższych szczytach i oczywiście respektujemy tą linię trendu wznoszącego w makroklinie, który mamy już tutaj od bardzo, bardzo wielu miesięcy. I czekamy na odpowiedź od dominacji Bitcoina, czy będziemy dalej kontynuować tutaj ten trend, co miałoby sens, jeżeli chcemy zobaczyć pierwszy większy ruch od BTC. E, oczywiście tutaj altcoiny lokalnie będą tracić w parze do Bitcoina, czy też zobaczymy ten okres jako mikrodystrybucja, która może doprowadzić do makrodystrybucji, co w następnych tygodniach, miesiącach może doprowadzić do old seasonu, tak? Także od pewnego czasu, na dobrą sprawę tutaj od 8. Czyli to już 16 dni mamy okres konsolidacyjny na dominacji i ta dominacja stojąca na sztywno, ona daje lepsze i gorsze momenty altcoinom, ale ogólnie 50, ponad 55% dominacji jest to dość wysoka dominacja, dlatego też przy każdym delikatnym obsunięciu się Bitcoina altcoiny lokalnie tracą. Tak? Strategicznie ty jako inwestor musisz zadecydować, kiedy wchodzisz w altcoiny, jaką strategią, czy metodologią DCA. Czy dopiero zaczynasz budowanie swojej pozycji, czy jesteś tutaj jak my, od Bessy i budujesz swoje pozycje? Każdy ma inne wejście w rynek, każdy ma inną strategię i każdy indywidualnie powinien zadecydować, czy kupuje ten dyb, czy też go nie kupuje. A jeżeli nie jesteś zdecydowany, to zawsze możesz pójść się pożalić tak? i wypłakać. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o altcoiny, omawialiśmy Total 3. Waflowaliśmy się pomiędzy 600 miliardów a 592 miliardy dolarów. O tutaj mówiłem, że wygląda to jak układ, układ konsolidacyjny przed dalszą dystrybucją. Pytanie za 100 punktów jest, czy będziemy pogłębiać ten dołek. Jeżeli rozważamy tutaj kapitulację altcoinów, to bardzo często ta kapitulacja altcoinów jest w stanie pogłębić wcześniejszy makrodołek. W tym przypadku makrodołek był uklepany 13 kwietnia. Na ostatnim poddaniu widzimy, że ten lokalny mikrodołek z tej perspektywy makro powstał 18, czyli na dobrą sprawę 6 dni temu rozmawialiśmy o potencjalnym dojściu do tej strefy 574 miliardy 552 miliardy mówiłem w ostatnich odcinkach o altcoinach że to nie neguje old seasonu tak to po prostu powoduje że alty będą potrzebowały więcej czasu by wrócić i tutaj oczywiście jeżeli ktoś tych odcinków nie oglądał można rzucić okiem na Pięć dni temu był odcinek CryptoToscam, oczywiście z uśmieszkiem, tak to nie koniec korekty na altach, tutaj jest wszystko wyjaśnione można rzucić okiem, co musi się wydarzyć, byśmy zobaczyli Old Season. No i oczywiście wcześniej, wcześniejsze odcinki, jak również ten sprzed dwóch dni pokazywał i omawiałem tutaj omawiałem tutaj sytuację na total 3 jak się na to zapatruje czego możemy się spodziewać jakie będą tutaj konsekwencje dalszych spadków jeżeli chodzi o total 3 z wyłączeniem BTC i ETH doszliśmy do strefy która była wcześniej tutaj omawiana jako potencjalny zakres ruchu między strefami co to oznacza kiedy byliśmy powyżej 633 miliardy mówiłem o tym, że nie chcemy utracić tej podłogi, dlatego że fundamentalnie ona formowała nową strukturę tego ruchu korektywnego i tego ruchu, w którym jesteśmy, tak? Jeżeli utraciliśmy strefę 633, białą strefę, automatycznie przechodzimy do kolejnego zakresu strefy, gdzie jest 575 miliardów. Te żółte przerywane linie są to punkty kontrolne na strukturze i na wykresie. One nie stanowią tak fundamentalnego i strukturalnego przekroju. Co to znaczy, że nie są na tyle wiarygodnym punktem wsparcia, by tu pójść, zostawić teściową w lombardzie i załadować się po same kule, tak? Tak to najbardziej chyba patologicznie można określić. Więc w momencie, kiedy tracicie 633 miliardy, dużym niebezpieczeństwem jest to, że dojdziecie do 575 miliardów. Czyli tutaj już oczywiście taka korekta 9% w zakresie, w zakresie y, Total 3 z wyłączeniem Bitcoina i Ethera miała jak najbardziej szansę. Kolejna strefa 552 i docelowo strefa, która mogłaby być, i tutaj spokojnie. Usiądźcie, która mogłaby być miejscem, gdzie Total 3 uklepie dołek, szczególnie jeżeli utracimy to swing low, byłby poziom 520 miliardów. Co to oznacza dla Twoich altcoinów? Że potencjalnie mogą skorygować jeszcze kolejne 9% w skali Total 3, co oznacza, że przeciętny altcoin może skorygować od 15% do 50% jeszcze, w zależności od tego, co macie w portfelu i jak mocno macie ekspozycję na kasyno. Kiedy mówię kasyno, chodzi o gównokoiny, shitcoiny i o podmioty wysokiego ryzyka, tak? Więc w moim odczuciu ten dołek jest bardzo kluczowym dołkiem i jeżeli pogłębimy ten dołek, to spokojnie możemy spodziewać się dalszej kapitulacji na altcoinach. Nie ma jeszcze czym się martwić, dlatego, że trzymamy 574-575 miliardów jako wsparcie. W tym momencie, kiedy to nagrywam, dzisiejszy dzień właśnie testuję, testuję ten poziom, ale chcę Was zawsze przygotować na to, co może nadejść. Byście w momencie kapitulacji nie srali pod siebie, tylko żebyście mieli pełne zrozumienie tego, gdzie na wykresie jesteśmy i w jakim momencie jesteśmy, tak? Ktoś, kto ma przeświadczenie o HOS-ie, nie powinien być właśnie tutaj odzwierciedleniem tego obrazka, tylko by powinien być odzwierciedleniem osoby, która rozumie sytuację na rynku i która albo kupuje dyb, albo jak już skończył się jej kapitał, po prostu grzecznie czeka na odwrócenie trendu. Jeżeli już o odwróceniu trendu mowa, to oczywiście mamy trend prospadkowy i w momencie kiedy kiedy uklepiemy lokalny dołek, moim zdaniem będzie to też makro dołek i oczywiście wtedy trend zostanie tutaj obrócony. Coś co wzbudza bardzo duży niepokój w mojej osobie, to jest total market cap z wyłączeniem pierwszej dziesiątki. I tutaj oczywiście jak zobaczymy jak zobaczymy, gdzie był dołek adekwatny do tego dołka, tak? czyli tutaj mówimy o 13, o 13 kwietnia, to widzimy, że w całkowitej kapitalizacji rynku krypto, z wyłączeniem pierwszej dziesiątki, jesteśmy poniżej tego dołka. Tak? Czyli widzimy, jak duża jest słabość na dobrą sprawę w asetach poza pierwszą dziesiątką, tak? Bo te asety poza pierwszą dziesiątką, wszystkie poza pierwszą dziesiątką uwzględnione w total, kapitalizacji totalnej rynku, są słabe, bo pogłębiły ten dołek, tak? A te, które mają tylko wyłączenie Bitcoina i Ethereum, nie pogłębiły jeszcze tego dołka. I niebezpieczeństwo, które ja dostrzegam w tym momencie, jest takie, że dobicie tutaj nowego lokalnego, a zarazem mikro dołka dopełni kapitulacji na altcoinach. Oczywiście są to moje złote myśli, one mogą mieć miejsce jako, jako dopełnienie, nie muszą, ale realnie patrząc, oders, czyli tutaj jakby. Całkowita kapitalizacja rynku bez pierwszej dziesiątki pokazuje już lokalną słabość, tak? I to jest też sygnał do tego, szczególnie kiedy ten knot bardzo mocno pogłębił ten dołek, to już jest sygnał do tego, że my tu lokalnie jesteśmy gotowi na to dalsze poddanie. Więc nie powinniście być zdziwieni, jeżeli będzie kontynuowany dip na altcoinach. Tym bardziej, że jak przejdziemy sobie do Bitcoina, to sytuacja na Bitcoinie również nie jest kolorowa. Zanim przejdziemy do samego wykresu, ETF-y oczywiście są jednym, z, jednym ze składowych, jednym z motorów napędowych tego, co się dzieje wokół BTC. Tutaj padła decyzja brania profitów. Ja Wam mówiłem o tym, jak ja podchodzę do ETF-ów. Moim zdaniem one zapoczątkowały hossę i one zakończą hossę. Moim zdaniem osoby, które tutaj są, WTF-ach wykorzystują go jako podmiot spekulacyjny, jako trading można powiedzieć. Są to zwykli momentum traders, którzy kochają zielone, boją się czerwonego. Więc kiedy jest zielone, łapią falę FOMO, falę wzrostową i kupują zielone, a kiedy robi się niebezpiecznie, to są piersi, którzy uciekają, tak? Inny rodzaj inwestora niż ten zauważalny na kryptowalutach, inny rodzaj inwestora, który ma wizję długoterminową chociażby na rynkach tradycyjnych. Na razie tutaj oczywiście ta spekulacja sprzed kilku tygodni, którą postawiłem, że są to właśnie momentum traders, osoby, które grają w zielone i wy, wychodzą z czerwonego, się potwierdza, tak? I dopóki nie zobaczymy tutaj jakiegoś punktu zwrotnego, dopóki Bitcoin nie będzie przedstawiał wartości, kiedy szersza grupa podmiotów będzie chciała kupić potężnie ten dip, tak jak kupili ten dyb wcześniej na 56,5-58, gdzie bardzo duża liczba wielorybów tutaj kupowała, będziemy dalej korygować. Ok? Także zobaczymy w nadchodzącym tygodniu, w obecnym tygodniu, jakie tutaj będą wartości z punktu ETF-u. Czy dalej będzie to odpływ, czy w końcu zobaczymy napływ kapitału? Realnie patrząc, w przyszłym tygodniu, wtorek czy też środa, startuje Ethereum ETF, więc również jest prawdopodobieństwo, że oni tutaj biorą profity, by zasilić też i zdywersyfikować się na Ethera. No ale to już ewentualne napływy do Ethereum ETF-a będą determinowały, czy taka spekulacja, takie przemyślenia mają tutaj sens. Jeżeli rzucimy okiem na Bitcoina z perspektywy mikro, wszyscy co oglądają dłużej wiedzą, w jakim położeniu jesteśmy? Mieliśmy lokalne odrzucenie na podwójnym szczycie. Rozważaliśmy y, ruch korektywny ABC jako korektę, jako korektę. Do momentu, kiedy utraciliśmy 66,5 tysiąca, to była wczesna indykacja do tego, że możemy pogłębiać dołek. Niebieska strefa była strefą życia, ona była pomiędzy poziomem 64,800, 65,600. Warto te poziomy zapamiętać, dlatego że jak będziemy odwracać trend, to te same poziomy będą naszymi punktami oporu, które będziemy musieli odzyskać. Więc warto to zapamiętać. No i oczywiście rozmawialiśmy o tym, że w momencie, kiedy utracimy 64 800, ten ruch nie będzie już tylko składowym ruchem korektywnym, a będzie ruchem impulsywnym. I o tym mówiłem na przestrzeni, wydaje mi się, że minimum dwóch odcinków. Także tutaj, osoba, która obserwuje wykres, również powinna wiedzieć, z czym to wszystko się je. Rozmawialiśmy o tym, że po utracie niebieskiej strefy i poziomu 64800. 800, tutaj nasze zejście do strefy 61800 800 jest jak najbardziej na kartach. Wspominałem o poziomie w okolicach 63 000. Jednak rozmawialiśmy o tym, że ten poziom nie będzie stanowił tutaj tak kluczowego wsparcia jak 6800, chociaż jest silnym przekrojem w mniejszej strefie wolumenowej. Widzimy, że na dobrą sprawę na przestrzeni dwóch dni po jednym tutaj riteście, który miał miejsce 21, ten poziom nas utrzymał, jednak został momentalnie wytracony. Także z perspektywy mikro rozgrywa się scenariusz poddania impulsywnego. I jeżeli założymy, że odrzucenie zało... zapoczątkowane zostało na tym szczycie, to oczywiście układ wyglądałby tak. Ok? I tutaj ja osobiście w tym momencie, już w okolicach tego momentu, gdzie jesteśmy, czekam tutaj na bounce i myślę, że ten bounce tutaj przyjdzie. Wynika to z wielu, jakby tutaj, czynników. Robiliśmy sobie pomiar mikro w ostatnim czasie. I rozmawialiśmy o tym, że ten impuls został tutaj potencjalnie dokończony, więc spodziewaliśmy się bounsu w okolicach 63,5 tysiąca do na dobrą sprawę 61800, ok? Czyli będąc w tej strefie. Okay. O, w tej strefie, w której właśnie jesteśmy, spodziewamy się tutaj odbicia, i pytanie, jakie będzie odbicie? Czy to odbicie y, ubierze nas w 50% od reagowania? Czy my w ogóle wybijemy niebieską strefę? Czy my w ogóle wrócimy powyżej 66,5? Jeżeli owy bounce, którego się tutaj spodziewam. Będzie bardzo słaby, myślę, że będzie dopełnienie tego ruchu korektywnego. Czy to będzie pogłębienie dołka na 56,5? Raczej nie. Czy utracimy 60 800? Jest taka szansa, ale niekoniecznie stawiałbym na to w tym momencie, bo oczywiście muszę zobaczyć strukturę odreagowania, by określić całość tego składowego ruchu. Tak? Ten wewnętrzny ruch, oczywiście, w tej, jakby tutaj całej trójce dopełniający cały ten ruch korektywny, o czym rozmawialiśmy chyba z dwa tygodnie temu, ma wewnętrzną składową 5 i zewnętrzną składową 5. Nie chcę tutaj w to wchodzić, bo wiem, że i tak większość osób ma problem, żeby to rozkminić. W każdym razie na obecną chwilę wygląda na to, że dopełniliśmy dołka w strefie. Jeżeli pogłębimy 61.800, to jest bardzo ważne, jeśli pogłębimy 61800, będzie to o wiele im bardziej wydłużony ruch, tak? I wtedy będziemy patrzeć nawet może i na strefę do bounsu 6859. Nie jest to coś, co w tym momencie jest jakby najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale ponownie daje Wam indykację do tego, co się wydarzy w moim odczuciu, jeżeli Bitcoin spadnie poniżej 61,800? Określając ten ruch, nie znając czynników zewnętrznych, które mogą oczywiście pogłębić ten ruch, tak, jakiś FAT, jakiś NEWS, zakładam, że jesteśmy w strefie do bounce'u w tym momencie. No i patrząc na nasze tutaj oscylatory, również to widzimy, że dostajemy indykację do tego, że bounce powinien mieć miejsce, szczególnie na momentum, na MTF-ie, także... Ja tutaj stawiam na to, że w tej strefie zobaczymy bounce, jednak jeśli, jeśli Bitcoin spadnie poniżej 61,800 i się zamknie, to bounce najprawdopodobniej dopiero będzie poniżej 60 tysięcy albo w okolicach 60 tysięcy, tak? Na razie jesteśmy w strefie do odbicia, więc patrzę tutaj za potencjalnym odbiciem i siła tego odbicia będzie determinować kolejny ruch y, korektywny w dół, tak? E, oczywiście jeżeli obrócimy makrotrend, jeżeli ściągniemy to swing high, albo docelowo ściągniemy makro high, to oczywiście trend zostanie całkowicie odwrócony, więc to jest tak jak powtarzałem kiedyś, Wy nie możecie wybiegać myśleniowo, że strukturalnie, cały układ strukturalny układa się Układa się tutaj w taki sposób, a cały układ makro układa się w taki sposób, bo jeżeli tutaj cały ten trend nam się obróci z perspektywy mikro, w tym całym makro, to, to zmienia całkowicie strukturę. Więc jeżeli ktoś teraz zakłada już od razu, że będzie słaby bounce, OK, i będzie dopełnienie tego ruchu korektywnego. No to w tym momencie jest on stricte spekulantem. Tak? Strykte spekulujemy, że będzie słabe odbicie, że nie ściągniemy lokalnego high, że nie ściągniemy liquidity, które tutaj jest u góry i że będziemy kontynuować ten, ten trend prospadkowy. Tak? Ja poruszam się w zakresie technikaliów. Mi technikalia pokazują kolejny większy ruch. Nie gonię rynku. Rynek jest dla mnie, nie ja dla rynku. I dlatego tutaj dopiero, kiedy dostaje potwierdzenie, podejmuje jakieś tutaj konkretne decyzje, tak? Ale jeżeli ktoś jest tutaj bardziej spekulantem, już wybiega w przyszłość, bazuje na dzisiejszym sentymencie, a wiecie, że sentyment niestety może się bardzo szybko odwrócić jak chorągiewka w kryptowalutach, no to spekuluje na to, że będzie to taki potencjalnie ruch, tak? Um, ja w tym gronie ludzi nie jestem, dlatego podaję wam zawsze strefy które jakby tutaj determinują moim zdaniem kolejne większe ruchy, i tak jak powiedziałem, jeżeli ta strefa pomiędzy 63,5 wyznaczająca strefę 1618 do 20 fyp, gdzie również jest nas punkt kontrolny 61800 nie przyniesie tutaj jakiegoś odbicia ok, bo ja nie wiem, jakie to będzie odbicie w tym momencie, no to będziemy pogłębiali dołek do 60, 59 tysięcy, tak? Także bardzo ważna strefa, bardzo ważny zakres tutaj do obserwacji. Ten bounce potencjalny, czy on będzie z mojej strefy obecnej, czy on będzie z tej niższej strefy, on tak czy siak będzie determinował przyszłość krótkoterminową, tak? Więc od tego nie uciekniemy, bo my chcemy zobaczyć, jakie tutaj potencjalne odbicie będzie. Jak z, z, wyobrazimy sobie to na perspektywie makro, tutaj na dziennym interwale, t, tutaj oczywiście respektujemy też trend spadkowy, który powstał 7. E, czyli już na dobrą sprawę można powiedzieć jakiś czas temu, blisko 17 dni temu. Widzimy, że te świece zaczęły odjeżdżać od tej linii trendu, widzicie? To też bardzo często doprowadza do y, sytuacji, w której dostajemy sygnał o lokalnej kapitulacji, i tutaj oczywiście ta lokalna kapitulacja jest wyznacznikiem dopełnienia impulsu, tylko widzimy, że impuls utraciliśmy i pogłębiamy cały czas coraz to niższe dołki. Tak? Więc oczywiście tutaj też dostajemy wyraźny sygnał do tego, że my dalej staczamy się w dół. Także i z perspektywy mikro, i z perspektywy makro jest tutaj potencjał do odreagowania. Pytanie, jak to odreagowanie będzie wyglądało. Pytanie, czy w odreagowaniu, gdzie najpierw musimy zbić tą linię trendu, tak, którą tutaj widzicie, mam nadzieję, że jest to, jest to widoczne, jest to ta linia trendu. Jakie poziomy my odzyskamy? Czy wrócimy tylko do niebieskiej strefy, czy odzyskamy 66,5, co byłoby naprawdę tutaj dobrym sygnałem? Eee, czy będziemy w stanie może podbić pod 70-73 tysiące, gdzie cały czas czeka ta płynność do ściągnięcia, tak? Także jest dużo pytań. Oczywiście wybiegając w przyszłość, ale z punktu lokalnego najbardziej interesuje nas, gdzie będzie bounce, w której strefie, czy w strefie, w której powinien on mieć miejsce. Czy ten ruch będzie pogłębiony z racji chociażby wyprzedaży na ETF-ach, czy słabego sentymentu. No i przede wszystkim ta linia trendu. Ta linia trendu będzie tutaj wyznacznikiem, do tego, by chociażby być, być long czy chociażby zmienić tutaj lokalny sentyment, tak? Bo strefa bounce może być bardzo płytka, ale ona równie dobrze może tutaj zanieść nas do 70-73 tysiąca. No i dobra, to tyle. To jest obecna sytuacja, na którą ja się zapatruję, jeżeli chodzi o altcoiny jeżeli chodzi o Bitcoina. Rynek jaki jest, taki jest, także zawsze warto w takim okresie troszkę wyluzować, żeby się nie stresować, żeby mentalnie też sobie wszystko przemyśleć. Także życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia w dalszej części tego tygodnia. Trzymajcie się, heja.